Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa Mergnera na T32. Mapa Himmelsdorf. Losowanie, jak widać, mało korzystne. Jest T32 losowane na dziewiątki i na dychy. Ale jest mała niespodzianka. Kolega gra. Nie gra z topowym działem. Gra z działem, który ma szybszy reload. No i dlatego też gra na złocie. Tu mamy 258 przebicia, 240 obrażeń. Także załadowany tak standardowo pod CW, pod twierdzę. I na początek jazda na środek, tylko właśnie żeby nie wyrwać buły na początek. Wiem, za dużo tych początków. Mamy typa 61. On się odbił od wieży, natomiast jego wieża nie sprawiła naszemu bohaterowi żadnego problemu. Dwukrotnie odbity, jeszcze coś tam przejeżdża teraz. E75 wyrwał w bok, nie przejął się tym wcale, bo co to jest 240 obrażeń. No i chwilowo cisza. No, ta cisza nie potrwała długo, bo pojawił się FV, który ładnie zebrał w bok. Na szczycie zamku pojawił się Bulldog. On mógłby teraz ostrzeliwać naszego bohatera, ale chociaż nie, bo kolega jest schowany za załomem. No ale jednak Bulldog znajduje gdzieś tutaj bicie, a Mergner cały czas bije tego typa 61. No zresztą teraz nawet mamy E75. W okienku próbuje sobie posnajpić, wyjąć kolegę. To nie przynosi rezultatu. A tym bulldogiem zajęły się już sojusznicze siły. Właśnie padł. Także jeden problem z głowy. Problemem jest E75, bo nie widać mu władzy dowódcy. No, ale może będzie przestrzał również na coś innego. Nie, nie, nie. Mergner skupia się na tym właśnie czołgu. Bezskutecznie ostrzeliwuje go. Może teraz wreszcie się udało. Że niewiele tego HP już zostało temu przeciwnikowi. Ten ze złota się rykoszetuje. Wystawi bok wieży. Tak jest. Obrócił wieżę w kierunku zagrożenia ze strony zamku. No i teraz jest już na hita. Jak popełnił błąd i się wystawi, to na pewno zejdzie. Zobaczcie, jest on ostrzeliwany cały czas z okienek również przez E75 i tutaj T54. Także nie wie za bardzo do kogo się obrócić. Jest bokiem i już go nie ma. Conqueror podejmuje te same działania co E75, tylko że jest w gorszej pozycji, łatwiej się w niego będzie wbić. Dokładnie, wynik 6-0. Także tutaj zaznaczyła się ogromna już przewaga sojuszników własnego teamu. I czas chyba się stąd ruszyć, tu już przestrzału nie będzie. Przeciwnik nie jest zdolny do zaatakowania. Wyczerpał wszystkie swoje siły w nieudanej akcji obronnej, ostrzeliwania się z tych okienek. Gdzieś tam również na wzgórzu zamkowym stracił swoje siły. Strzał w swojego T-54. No to był przede wszystkim błąd T-54, ale kolega też jakby nie zwrócił na niego uwagi, że coś jedzie obok niego. Także, no, to był czysty przypadek. I mamy FV-a. Przyjęty strzał od niego, ale można sobie na to pozwolić. On już jest na wykończeniu. Strzelił w inny cel, w T-54 bodajże. Nie zwróciłem uwagi za bardzo. I mamy E4. Uciekającą, nie wiem po co. I tak za daleko nie ucieknie. Kolega może przyjąć strzał, ale nie musi. Jeszcze skontrolowanie zagrożenia z prawej strony.
Zagrożenie padło. Przyjęty strzał. To już nie ma co się zastanawiać, można go objechać. Chociaż nie ma co tracić czasu, bo wszyscy jak sępy się rzucili na niego. I tak się to wszystko kończy. Przejdźmy do wyników. Padła masterka. No, działaj. Prawie 4100 obrażeń. Najwięcej w teamie. Dwa fragi, 1481 expa. Jeszcze 2480 przyjętych, zablokowanych przez pancerz. Asysty 1257. Także ładny wynik, ładny pokaz stacjonarnej gry. Gry na wieże. Bitwa była krótka, bardzo krótka, wręcz można powiedzieć. I została ta każda minuta tej bitwy wykorzystana, może nie w sposób optymalny, ale w sposób bardzo dobry. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.